Dzisiaj jesteśmy w Krutyni, jest to 10. etap w naszym cyklu. Lokalizacja fantastyczna, bo bezpośrednio nad rzeką Krutynią. Trasa też bardzo malownicza, poprowadzona między rzeką Krutynią a jeziorem Mokre. Przygotowaliśmy kilka smaczków w postaci bardzo fajnych, technicznych single tracków, także zawodnicy mieli co robić na trasie. Frekwencja też dzisiaj bardzo dobra, bo ponad 300 zawodników ścigało się dzisiaj na naszych trasach, także bardzo udany etap w Krutyni. Zawodników po wyścigu podchodziło do mnie, gratulowało nam przygotowanej trasy, bo naprawdę napracowaliśmy się przed tym etapem, przygotowaliśmy całkowicie nową trasę, przygotowaliśmy nowe odcinki techniczne, całość zamykała się w 18,5-kilometrowej rundzie, więc zawodnicy tę trasę pokonywali kilkukrotnie, za każdym razem, za każdym okrążeniem mogli po raz kolejny przemierzać te techniczne odcinki, co dawało im wielką frajdę, także naprawdę bardzo udany etap i wszyscy zachwyceni trasą.